Niektórzy powiadają, że nasza władza się trzęsie. Jaja barana też się trzęsą, a nie spadają. Tak przywódca komunistycznej Bułgarii, Todor Żywkow, zaczął swoje wystąpienie z okazji otwarcia nowych zakładów tekstylnych w Kazanałyku w 1964 roku. I wszyscy obecni na uroczystości nagrodzili go gromkimi owacjami. Żywkow znany był z takiego dowcipu w całym komunistycznym bloku.